No, jesteśmy na ulicy Długiej, Ratusz Gdański. No i tutaj maszerują harcerze, No korsarz też jest. No. Dobry. Nie tu paść, maszerować. O, maszerują żołnierze, Cicho bądź, bo ci jaja odstrzelę. Bądź leczny. Poszliśmy zobaczyć samochody, nic nie zobaczyli. Nawet kija ma, no. Co one tak tupią? Zamiast latać na miotłach, to tupią. Tupią. Harcerzy pełno. Przepraszam, bo ja to przejdę. No tłumy ludzi dzisiaj na święto niepodległości. 104. rocznica odzyskania niepodległości w Gdańsku. Zniszczenie miasta blisko 90. Tutaj mamy już Neptuna. Odbudowa przez też pełno ludzi. Pełna długa, pełna. Wszyscy są. Czyli solidarność, czyli moment, który zaczął wyłamywać, wyrywać cegły z muru, który oddzielał nas od przemaszerowało przez Długą. O, sztandary, pod sztandary Gdańska. Mała, nie rycz, znam twoje maniery. Mała, ty nie rycz, bo to znam twoje numery. Mamy Neptuna. Przepraszam bardzo. Znaczy jedne zaraz była. Co powiedziałeś? Powiedz jeszcze raz do kamery. Pomorska telewizja. Jeszcze raz do kamery. Proszę, powtórz to. Weź tą kamerę. Specjalnie pchnąłeś mnie. Znowu nie jesteś. Ja ci jaja odstrzelę. Chodź tutaj, bliżej. No. Chodźcie. Co za dury. Przepięknie roznieśliśmy i która odmieniła też oblicze całej Europy. Dzisiaj oczywiście kolejne wyzwania. Nie zapominajmy, że w tym momencie, w którym tu radośnie świętujemy, za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna. Wojna, która spowodowała, że Mariupol, miasto bratnie z Gdańskiem, Mariupol został zniszczony w blisko 90%. To jest ta sama skala zniszczeń, jaka dotyczyła Gdańska w roku 45. I tak jak my odbudowaliśmy Gdańsk, tak na pewno miasta Ukrainy zostaną odbudowane, a słowa za wolność waszą, naszą, ale co to za nielegalne zdjęcia? Legalne. Potem ta dziwna, tragiczna historia po roku 45, tej udawanej wolności. Przepraszam. Ta historia powoduje, że tak bardzo rozumiemy, jak ważna rzecz, jak ważna walka toczona na Ukrainie. Pan ochroniarz. O naszą przyszłość. Oddział spadochroniarzy tutaj i spadochroniarek też. Kochani, przypomnę wam jeszcze za chwilę. Odśpiewamy hymn, ale jeszcze poczekamy. Nie wolno przychodzić. Co nie wolno? No nie wolno. Melduj się.
jaki stopień, kim ty jesteś w ogóle. No melduj się, kontradmirał dowódca morskich dróg szwedzkich. Nie Polskie. Można przychodzić pomiędzy Powiedziałem kontradmirał dowódca morskich dróg szwedzkich. Salutuj i melduj się. Co to jest? Co za wojsko? No. Ty kurde niepoważna. O, komandos. Pamiętamy, co czeka nas jeszcze dzisiaj. Pochybnie wypuścimy gołębie. Przepraszam. Wykonamy wspólne, rodzinne zdjęcie. Zdjęcie, na którym każdy będzie mógł się rozpoznać. Fotografik Dariusz Kula znajduje się na trzecim piętrze zielonej bramy. Możecie pomachać Dariuszowi. Pomachajcie mu. Darek wiele razy fotografował takie duże zgromadzenia. Do tego jest używany specjalny aparat o bardzo dużej rozdzielczości. I to nie jest tylko kwestia rozdzielczości matrycy, bo teraz to matryce mają nawet lepszy telefon. Musi być odpowiednia rozdzielczość szkła. Musi być cały aparat do tego przystosowany, żeby nie było tak zwanej skuchy. I na tym zdjęciu oczywiście, które będziecie Państwo potem mogli zobaczyć i przybliżać sobie na dwóch stronach internetowych miejskiej, gdańsk.pl oraz portalu miejskiego oraz trójmiasto.pl. Tak. Będziecie tam mogli sobie zobaczyć to zdjęcie w szczegółach, odnaleźć siebie, zrobić sobie zrzut ekranu. Przepraszam pana. Po prostu wspólnie razem trafimy do historii tego miasta. A potem to historyczne Przepraszam zdjęcie. Bardzo. Przepraszam panią. Cibachron, który był trwałość wynosi 300 lat. Trwałość to 300 lat. Stworzony z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Tutaj do ratusza powszą czasów. Teraz zaśpiewamy wojenko pod dyrekcją Darii Polanowskiej. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Na tej, tak? Na... Przepraszam bardzo. Przepraszam. Yeah.
przepraszam. Drodzy Państwo, mamy jeszcze informację cały czas, że aż przy Złotej Bramie jeszcze znajdują się grupy z transparentami, także musimy chwileczkę poczekać, ale ten czas możemy wykorzystać, moi drodzy, na to, żeby leciutko się cofnąć od sceny. Bardzo bym Was prosił, żeby pierwsze rzędy cofnęły się, no, tak mniej więcej jak jest... Dzień dobry Panie, Pomorska Telewizja, co Pani tu telewizyjną... robi? Pana jestem na pochodzie. Tak, minimalnie. Ale Pani reprezentuje jakieś osoby. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Gdańskie Jasi Małgosia i Koło Gospodyń Miejskich. O, tak myślałem, Koło Gospodyń. Czy dobrze gotujecie? Nie, proszę Pana, nie gotujemy. Gotujemy. Po prostu pomagamy w takim hospicjach, DPS-ach. Tak? Zajmujemy się takimi pracami miks mediowymi, bardzo ciekawymi, unikatowymi. Gdzie wy tam macie siedzibę? Siedzibę mamy na Gdyńskich Kostynierów 11. Do Gdyni? W Gdańsku. Zapraszamy. Dziękuję. Kto mówił? Krystyna Bogdanowicz. Dziękuję. Panią Darię Polanowską o zaintonowanie jakiejś jeszcze jednej pieśni. O mój rozmarynie, pani Daria. O mój rozmarynie, rozwijaj ty się. No, Czerwony Korsarz pozdrawia, Pomorska Telewizja Narodową, ahoj, jesteśmy w Gdańsku na Święcie Niepodległości, 104. rocznica. Dziękuję bardzo.